Puk, puk, puk! Dzień dobry! Z tej strony Agata Borowska. Jest to kolejny odcinek w podcastynacji. A w tym odcinku będę chciała podzielić się z tobą moimi sposobami na to, jak poczuć, że ma się mnóstwo czasu. Brzmi dość odważnie, prawda? Skąd ja w ogóle wiem takie rzeczy? No to zapraszam do słuchania. Jedzenia w dzisiejszych czasach mamy w opór. Rozrywek? Destynacji wakacyjnych, od groma. W zasadzie nie wiadomo na co się zdecydować. Mamy wszystkiego tyle, że nawet produkty, które miały kiedyś być raz na zawsze, wielorazowe albo do naprawiania, aktualnie są wymieniane, bo zmienia się na przykład moda albo któryś model zaczyna nam się podobać bardziej. W zasadzie mamy wszystkiego pod dostatkiem, przynajmniej na tej szerokości geograficznej, na której żyjemy. Jednak tym, czego mamy wieczny deficyt, jest czas. Pewnie nie jeden raz czułaś czy czułeś, jak życie przepływa ci przez palce. A to dlatego, bo tempo życia zwiększyło się znacząco. Rano wstaje się, jeżeli wstaje się wypoczętym, no to jeszcze całkiem spoko. Jeżeli wstaje się odpowiednio wcześnie, to nie trzeba się mega śpieszyć i spokojnie można zjeść śniadanie i wyjść do pracy na luzie. Ale są oczywiście dni, kiedy zdarza się, że nie wiem, dziecko zaspało, my zaspaliśmy, że oglądaliśmy do późnej jakieś seriale, wstaliśmy za późno, potem są korki i tak dalej i tak dalej i znowu mamy Mamy wrażenie, że już od początku dnia jesteśmy w niedoczasie. Poza tym w pracy wszystko pędzi, kolejny mail, kolejny projekt, kolejny pacjent, kolejny klient i tak dalej Tutaj coś poszło nie tak, więc znowu mamy opóźnienia. Tutaj ktoś czegoś nie dopełnił, bla 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 i tak się w tym koło dalej wszystko kręci. Zamykamy już tego laptopa, albo nie wiem, żegnamy się z współpracownikami. I pędzimy do domu. Najpierw po dzieci, albo od razu do domu, albo na przykład na dodatkowe zajęcia od razu swoje, albo dzieci. Tu trzeba obiad ugotować, bo wcześniej ugotowało. Próbujemy zażyć jakieś rozrywki, ale może nie do końca nam to wychodzi. Kiedy już jest wieczór, bo do niego dotrwaliśmy, to tak w zasadzie nie wiemy, kiedy on w ogóle do nas przybył, a przecież tyle chcieliśmy robić. Chcieliśmy nauczyć się języka obcego, chcieliśmy się ruszać regularnie chcieliśmy zdrowiej gotować, na co też potrzeba czasami trochę więcej siły, szczególnie na początku, żeby się tego wszystkiego nauczyć, a tu nic nie dało się i znowu bez sił siadamy wieczorem na kanapie i wpada jakiś tam serial, to nie jest szczyt naszych marzeń, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu i kładziemy się spać. To wszystko mogło być trochę przerysowane, to co powiedziałam przed chwilą, ale jednocześnie mogło też bardzo być blisko prawdy, bo Nasze życie takie tempo ma i nie da się tego ukryć. Myślę, że to się nie zmieni i będziemy żyli w takim tempie podobnie. Od nas tak naprawdę zależy, czy my w jakiś sposób przystopujemy. I nie chodzi tutaj o to, żeby teraz oddawać zlecenia, jeżeli musimy zarabiać kasę, albo żeby rezygnować z jakichś różnych rzeczy, które. Sprawiają, że my się tak spieszymy, a wcale nie chcemy z nich rezygnować. No chociażby, nie wiem, ja się mocno spieszyłam, bo po pracy etatowej leciałam prowadzić zajęcia na rowerach stacjonarnych i nie chciałam z tego rezygnować, więc ten pośpiech, jakby był wpisany w moje życie. Ale chodzi o moment, kiedy faktycznie czujemy, że tego czasu nie ma i, i nas zaczyna to frustrować. Bo gdzieś tam ja też do takiego czegoś doszłam, że widziałam, jak na przykład cierpi ileś tam rzeczy w moim życiu, które chciałabym, żeby wyglądały inaczej. No, chociażby jakieś właśnie takie zdrowe jedzenie. Mówię, to jest niemożliwe, żebym ja nie miała czasu. To to jest w ogóle za stwierdzenie, nie mam czasu? Mam czasu tyle samo, co wszyscy mają. I teraz co? Ja nie mam czasu ugotować czegoś. Ja nie mam czasu zrobić czegoś dla siebie. Ja nie mam czasu wyjść i spotkać się z przyjaciółką na kawę. No coś tu jest nie halo. Czas z przyjaciółką wyjść na kawę zawsze mam, bo jakby tu już chodzi o priorytety. Temu stwierdzeniu nie mam czasu postanowiłam się bardzo przyjrzeć. I szukałam sposobów, które pomogą mi w ogóle... Jakby określić, gdzie ten mój czas się rozmywa. Skoro mam też te 24 godziny, i wtedy jeszcze na przykład pracowałam na etacie, nie miałam dziecka. No, to miałam naprawdę, teraz mam wrażenie, full czasu. I jak to jest możliwe, że ja czegoś nie mogę zrobić, bo czuję, że ten niedoczas wieczny, a ktoś sobie bez problemu z tym radzi? Po prostu mnie to ciekawiło, nie z jakąś tam niechęcią do osób, które yy, po prostu sukces za sukcesem, czy tam organizacja fajna i w ogóle, tylko po prostu z ciekawości, no bo świat nie znosi próżni, i kurczę, tak sobie myślałam, że skoro ktoś może, to też mogę. Bo to nie jest zdobywanie mont Everestu, typu że ktoś może zdobyć Mont Everest, to ja też sobie tam pójdę. Tylko to jest proza życia, które trzeba jakoś fajnie poukładać. I czy to faktycznie chodzi o to, że wszystko jest kwestią organizacji, co mnie to wyrażenie po prostu gęsią z górka, aż we mnie ze złości czasami powoduje. Czy to o to chodzi? Jak wszystko poukładałam, że to jakoś w miary wyszło. Po pierwsze, żeby poczuć, że mam więcej czasu, to ja w ogóle postanowiłam sprawdzać co ja takiego robię, jak wygląda mój dzień, ile tygodniowo na czym spędzam. Tydzień tak sobie rozpisałam jeden, to mi wystarczyło. Nie powiem, że teraz regularnie siedziałam i przez miesiąc pisałam, na co ile czasu schodzi. No nie, ale przez tydzień, przez tydzień rozpisywałam mniej więcej co robię każdego dnia. Czyli wyszło mi na przykład, że tutaj jestem 8 godzin w pracy. Tego i tego dnia, potem ileś mi czasu zajmuje, na przykład, dojście do tej pracy i wyjście z tej pracy, czyli tam znowu było półtorej godziny już z dnia, rano ten ogarek, czyli tam śniadanie i wszystko też ileś mi zajmowało czasu, pobudka o stałej porze, i potem jak wracałam, no to tam różnie już było, bo o ile wiadomo było, że jeżeli pójdę na zajęcia, no to trzy godziny mnie nie ma, bo dwie godziny jadę, a reszta to są dojazdy, znaczy dwie godziny jadę na rowerze, tak, na zajęciach, a reszta to są dojazdy na ten rower, to potem znowu jest. Czas na coś, co, co mogę robić. To jeszcze ten dzień był taki dosyć oczywisty, bo jak miałam pracę na etacie wymagającą no, umysłowego skupienia, potem miałam fizyczny taki wycisk, to wieczorem, jak jeszcze było w miarę spoko, to coś napisałam na blog. Ale jeżeli nie, to później już się przestałam tym orać. Bo wiadomo, że na początku no to mega od siebie wymagałam i bardzo chciałam jeszcze być produktywna super po takim intensywnym dniu, no ale gdzieś tam po drodze zmądrzałam i wiedziałam, że cudów już nie będę robić, ale w taki dzień, kiedy tych zajęć nie było, no to już można było sobie podliczać, że coś innego w to miejsce weszło. I jeżeli nie dbałam o dom, czyli nie chodziliśmy na zakupy z mężem, tam nie sprzątaliśmy, nie spotykaliśmy się ze znajomymi, to wychodziło na to, że ja po prostu siedzę na przykład w telefonie. I tutaj od razu przychodzi mi na myśl apka, ile trzymam telefon. U mnie to jest akurat Stay Free. Tutaj można sobie jasno sprawdzić, ile razy się telefon odblokowuje, ile razy wchodzi się w daną aplikację i ile w niej się spędza czasu. I to jest akurat genialna sprawa na wielu frontach. Po pierwsze, żeby sobie uświadomić, jak długo spędzamy z telefonem, jak wiele czasu spędzamy z telefonem w ciągu dnia, albo niewiele, jak często do danej aplikacji zaglądamy i czy już mamy z nią jakiś tam love-hate relationship, jakąś trudniejszą relację. Pomaga to też uzmysłowić sobie, że może ten czas, który przecieka mi przez palce, to on naprawdę przez te palce, on mi wycieka gdzieś tam na, na Instagramie, na Facebooku, czy w różnych innych aplikacjach, które mają ten zastrzyk dopaminy mi zapewnić. Więc to było pierwsze takie uwalniające, kiedy sobie sprawdziłam, że wow, godzinę siedziałam i jakby nie ma nic w tym złego, że można sobie przejrzeć tego Insta i w ogóle jakby nie mam z tym kompletnie kłopotu. Tylko jak tak sobie pomyślę w skali dnia, że byłam tam przez półtorej godziny na przykład, nie pamiętając, co tam robiłam sensownego, bo ile tam z kimś pogadam, wiadomości, jakieś tam komentarze, wszystko, jakie to jest, jeśli to jest aktywne, to to jest w porządku, ale jak się okazuje, że mam tylko gąbkę z mózgu i, i nic nie pamiętam z tego, co tam robiłam, to tak naprawdę przez te półtorej godziny mogłam posłuchać jakiegoś mądrego podcastu, mogłam no nawet po, w innym języku tego podcastu posłuchać, więc gdzieś tam można by było to już podciągnąć pod naukę języka obcego, jeśli mi się to marzy. Mogłam nawet już ten odcinek serialu obejrzeć, jeżeli mnie to relaksuje, a nie tak po prostu sprzedać swoją godzinę czy półtorej czemuś, co, co totalnie nie wprowadziło nic w moje życie, oprócz jakiegoś tam chwilowego zastrzyku, dopaminy, satysfakcji i bodźców. Dlatego bardzo serdecznie na takie poczucie nie mam czasu, nie mam czasu, polecam najpierw sprawdzenie, co tak naprawdę robię przez, przez cały tydzień. Jeżeli tutaj będzie opcja, że bardzo dużo czasu spędzamy przy elektronice, co nie do końca chcemy, aby tak wyglądało, to, to już jest pierwsze pole do zmiany, żeby poczuć, że mamy trochę więcej czasu. E, oczywiście takie tygodniowe raportowanie może się okazać no, załamujące dosyć, no bo się okaże, że faktycznie mamy wszystko po brzegi wypełnione i nic nie można tam ruszyć, ale z drugiej strony właśnie to może być też sygnał, że tego jest za dużo. I faktycznie możemy mieć to poczucie, że nie mamy czasu, bo po prostu tak nawaliliśmy sobie do kalendarza i tyle byśmy chcieli rzeczy zrobić, że to jest nierealne jak na nas, jak, jako na pojedynczą jednostkę, jednego człowieka i w ogóle nie mówiąc już o tym, że trzeba też w kalendarz wpisywać odpoczynek. Więc taki monitoring, takie spisywanie sobie, co robię, ile czasu, jak to wygląda w skali tygodnia czy miesiąca, moim zdaniem jest bardzo pomocne do tego, aby się trochę odnaleźć w, w tym naszym harmidrze, kociołku, pierdolniku, czy jakkolwiek nazwiemy takie zabieganie dnia codziennego. Często mi towarzyszy takie uczucie, jeżeli mam bardzo dużo zadań na liście, takie, taki dreszcz, aż takie przytłoczenie. Jeżeli bardzo lubię zabierać się za, za rzeczy od razu, ja lubię mieć to zrobione od razu, po prostu uwielbiam to. Czasem kosztem tego, że to jest zrobione na szybko em, i gdzieś tam trzeba coś poprawić, ale po prostu ta chęć zrobienia czegoś jak najszybciej jest tak silna. Więc taka lista zadań, za które nie mogę zabrać się od razu, bo na przykład nie wiem, zajmuję się dzieckiem albo jeszcze trzeba coś załatwić innego, dla mnie jest czasami tak frustrująca, że mówię, no muszę zacząć jakoś zmienić do tego podejścia, żeby mi to nie bani, nie klepało codziennie, każdego dnia. I w tym czasie, kiedy ta lista zadań czeka, a ja jestem od niej niestety daleko, w tym sensie, że nie mogę się te zadania zabrać, myślę sobie powoli, z oddechem. Ile, jaka rzecz z tej, yy, z tej listy mi zajmie czasu, kiedy się za to zabiorę. Myślę o tym, że zwykle zawsze zdążam, chociażby, nie wiem, co się działo, to, to zwykle udaje się od, nie wiem, ten task zrobić na completed, yy, mówiąc tak z asany terminologią, chociaż terminologia to chyba złe słowo. I to też mi się pozwala uspokoić i pozbyć tego uczucia, że jeny, ja jeszcze nie usiadłam do tych zadań, a ja potrzebuję już teraz do nich usiąść i muszę to zaraz zrobić, a potem nie będę miała czasu. Albo że nie starczy mi właśnie czasu, że tego będzie za mało, albo że będę musiała siedzieć do nie wiadomo której i, i nie będę spać i, i coś tam, coś tam. Więc oddech, spokój, zmiana nastawienia. I potem, kiedy już mogę do tego usiąść, i to jest też kluczowe przy tym, żebyśmy czuli, że zdążymy, tak myślę przynajmniej ja, jest brak rozpraszaczy, czyli zapewnienie sobie jak najlepszych warunków do tego, żebyśmy mogli na spokojnie pracować. I wiadomo, że to jest trudne w różnych sytuacjach życiowych, no bo jeżeli gdzieś tam dzieci biegają bo na przykład jest koronawirus i one są na home office, nie, nie na home office, na nauczaniu zdalnym i nie ma szans, żeby się wyłączyć, bo coś jest MAMO! Nie ma co się orać, po prostu jest jak jest i trzeba rzeźbić z tego, co jest. Ale jeżeli mamy komfortową sytuację, że na przykład... Żadne młodsze głosy nam nie przeszkadzają, że nie wiem, może co chwilę nam nie pokazuje jakichś zabawnych memów, a nawet jak pokazuje, to możemy mu powiedzieć, żeby tego nie robił, akurat teraz kiedy pracujemy. No to właśnie jest okazja, aby się skupić, czyli wyłączamy powiadomienia, nie wiem, jakieś tam różne wyskakujące okienka na komputerze i tak dalej. To jest zabójstwo dla produktywności i dla skupienia, rozprasza to na maksa, więc jeżeli już ten czas przychodzi żebyśmy mogli popracować, to żeby poczuć, że tego czasu ma się bardzo dużo, na pewno pomoże wyłączanie rozpraszaczy. Zaczęłam porównywać, jeżeli się rozproszę w trakcie, nad, no, chociażby powiadomieniem z telefonu, jak to wtedy sprawdzam, jak pracuję, a jak pracuję, kiedy mam totalne wyciszenie wokół Mimo, że tam wiadomo, oczy szukają, głowa myśli o telefonie, yy, może coś tam się zadziało, może coś na mnie czeka, ale ja się skupiam, to wtedy to jest tak komfortowe, kiedy widzę, że przez godzinę udało mi się zrobić naprawdę mnóstwo rzeczy. To jest ta potęga skupienia, to jest coś wspaniałego, co musimy w sobie pielęgnować moim zdaniem. Nie, nic ci nie ucieknie, jak się stanie coś ważnego, gdzieś walnie bomba w okolicy twojej, to naprawdę dowiesz się o tym i nie musisz w tym celu przeglądać fejsa. Także easy. To jest idealny sposób, moim zdaniem, aby poczuć, że mamy mnóstwo czasu. I jeszcze jedna rzecz, która tak w sumie się wiąże trochę z produktywnością, jakoś bardzo blisko z tym jest, mam wrażenie, jest nią porównywanie się i to też może. Wpływać na to, że mamy poczucie, że tego czasu mamy niewiele. No bo wejdziesz sobie do neta, zobaczysz, jak znajomy czy znajoma normalnie pracuje, potem chodzi jeszcze na jakieś zajęcia, potem jeszcze leci na język i każdego dnia, tygodnia coś robi i się rozwija, a tutaj jeszcze dziecko jest w przedszkolu i ta osoba pokazuje obiady, które ugotowała, i, i to jest wszystko takie fancy i super. To jest najwyższy czas, jeśli to na nas destrukcyjnie działa i przez to czujemy, że Boże, kiedy ja bym miała to wszystko robić? to jest chyba najwyższy czas, żeby sobie przemyśleć, czy my serio z tą osobą się powinniśmy porównywać. Może ona ma w ogóle całkiem inną sytuację życiową. Może ona na przykład ćpa. Nie no, się śmieję, ale ostatnio taki przykład właśnie usłyszałam, jak mówiłam, rozmawiałam z, z taką mądrą osobą o porównywaniu się i, i właśnie ona mówi, no, może ktoś pisze więcej tych tekstów niż, niż pani pisze, ale no, pani nie wie, może, on, może ta osoba ćpa na przykład i dlatego ma taki polot. Mnie to bardzo rozbawiło, dlatego ci przekazuję to, ale... To jest prawda niejako, no bo my naprawdę na maksa czasami porównujemy się z ludźmi w ogóle o ileś lat świetlnych od nas. My się porównujemy teraz na przykład zaczynając z kimś, kto już ma ileś za sobą lat na przykład pracy, Albo wydanych kursów, napisanych książek, i, i w ogóle, w ogóle. To jest absolutnie bez sensu. To jest naprawdę jeden z takich zabójców e, motywacji, o ile motywacja w ogóle istnieje, bo ja sądzę w sumie, że nie istnieje. E, więc, więc jeżeli mm, chcesz czuć, że masz więcej czasu, to nie porównuj się z innymi, którzy prawdopodobnie mogą mieć tego czasu o wiele więcej, nawet jeśli go nie mają, to na przykład zażywają narkotyki, żeby mieć tego czasu trochę więcej. Tak już całkiem poważnie, każdy ma inną sytuację i nie ma co porównywać się do drugiej osoby, a tym bardziej przez internet w internecie można wszystko pokazać, naprawdę wszystko. Wiadomo, że dupę też, ale chodzi o to, że taką wersję siebie jaką się chce. I na koniec jeszcze jedna sprawa, która mi dosyć pomogła i mam nadzieję, że może Tobie też trochę da do myślenia, a mianowicie przemyślenie swoich priorytetów i tego, co chcę robić. W zasadzie, jak słyszałaś, czy słyszałeś podcast, słuchałeś albo słuchałaś podcastu o książce Esencjalista, to wierzę, że tam był jeden priorytet, a nie kilka priorytetów, ale ja gdzieś tam jeszcze cały czas jestem mimo wszystko głową bardziej w, w tej starej nomenklaturze. Niż w tej, w tej esencjalistycznej, i u mnie wciąż są priorytety, no ale one są trzy, powiedzmy. I naprawdę dużo mi dało, że sobie je przemyślałam, kiedy uświadomiłam sobie, że jestem jednym człowieczkiem, który ma ograniczony zasób mocy, który i tak robi wszystko, co może, ale z pustego i salomon nie naleje, więc nie mogę tego naczynia na maksa opróżniać. Zawsze coś tam trzeba dopełnić i musi być z czego czerpać. Ta bateria musi być trochę naładowana. Więc choćbym nie wiem, ile rzeczy chciała zrobić, a jestem taką osobą, która naprawdę chciałaby wiele, no to muszę wyluzować. Więc nie ma u mnie czegoś takiego jak książkowa półka wstydu. Znaczy, ktoś, jakby ją zobaczył, to prawdopodobnie by powiedział, że to jest półka wstydu czy kubka wstydu, ale dla mnie to nie jest powód do wstydu, że ja nie mogę tego wszystkiego przeczytać, albo nie czytam tego w takim tempie, w jakim bym chciała, albo nie są to 52 książki rocznie przeczytane, tylko cieszę się tym że udaje mi się przed snem każdego dnia przeczytać kilka stron tego, co akurat tam na tej kupce leży. Tak samo nie frustruję się, że kolejny rok z rzędu nie idzie mi przyswajanie języka obcego i nie, nie jestem już mega płynna w tym czym miałam być. W swoich oczach już naprawdę dawno, dawno temu. Nie mówiąc już o jakimkolwiek trenowaniu, bo kiedyś też tak miałam, że tysiąc tam było zajęć, etatów i wszystkiego, a ja jeszcze chciałam trenować na przykład do triatlonu i wiadomo, że tam mi się to udało w tym sensie, że jedną czwartą była szansa ukończyć i to zrobiłam, ale potem miałam taką zajawkę, a może by jedną drugą, może bym tak zaczęła trenować, może by tam coś tam, coś tam, może by jednak się to ukończyć dało i, i w ogóle, ale potem sobie myślałam, kurczę, czy to jest naprawdę moje, w sensie, że czy, czy ja jestem gotowa poświęcić wszystkie inne rzeczy, bo musiałabym dużo poświęcić, żeby móc trenować do połowy Ironmana, w sensie Ironmana, nie? Moja siostro. Ile ja bym musiała naprawdę... Aż się za głowę złapałam. No musiałabym w zasadzie wszystkiego się e, wyrzec w imię tych treningów, a jeszcze teraz będąc mamą, to nie wiem, nie mama nie przyjdzie, nie, mama się z tobą nie pobawi, bo musi iść na basen. w tym tygodniu, ból ból, ból, ból. Nie w ogóle nie ma mowy o tym. Więc mierz siły na zamiary. To jest dla mnie najlepsza, najlepsza lekcja w tej kwestii, żeby poczuć, że się ma czas. Po prostu czasami trzeba z czegoś zrezygnować i wtedy ten czas się uwalnia, bo nie ma sensu wszystkiego robić, co by się chciało. Może sens jest, tylko czy jest na to siła, czy ta satysfakcja faktycznie będzie tak duża. I przy okazji nadchodzi odpowiedź na pytanie, czy bym to robiła dla siebie, czy może potrzebowałabym poklasku z zewnątrz, dlatego bym to robiła. To jest fajny też temat, żeby się zastanowić nad sobą. Dlatego mm, jeżeli coś mi małymi kroczkami wychodzi i rzadziej niż bym chciała, to, to cieszę się z tego i nie ma co się tyrać, że nie robię tego tyle, ile bym chciała. I żeby ten przekaz tego podcastu tak wybrzmiał do końca, tak jakbym chciała, to muszę jeszcze zaznaczyć, jakie mam podejście do bardzo wyświechtanego już hasła, które panoszy się strasznie, zwłaszcza po internecie, a dotyczy właśnie tego czasu naszego wolnego i tego, ile robimy na co dzień, a mianowicie wszystko to kwestia organizacji, albo wszystko jest kwestią organizacji. Moje podejście do tego hasła jest takie, że uważam to za zwykły bullshit, że tak ładnie powiem z angielska, czyli no główno prawda, powiedzmy sobie wprost. Nie jest wszystko kwestią organizacji. Możesz być doskonale zorganizowaną osobą, która odhacza wzorowo mm, zadania z kalendarza, a przyjdą takie dni albo takie sytuacje, w których cały kalendarz rozpada się w pył. Klasycznym przykładem tego jest zostanie mamą na przykład. Mamom? tym razem przez OM bardzo często mówi się, że właśnie wszystko jest kwestią organizacji i jeżeli będziesz chciała, to będzie ciepły obiad na stole, dziecko przewinięte, a ty zrobisz sobie trening z Chodakowską. Ja powiedziałabym, że wszystko jest kwestią, hmm, jeśli wszystko jest kwestią czegoś, to kwestią wyspania się, na przykład w sytuacji takiej mamy. I nawet jeżeli ona zrobi sobie genialny plan dnia, to albo coś Zewnętrznego wpłynie na ten plan, więc okaże się, że nie wszystko jest kwestią organizacji, a poza tym ona, nawet jeżeli sobie wszystko doskonale zorganizuje, no to co z tego, jeżeli będzie niewyspana i nie będzie mogła pójść spać z prostego względu? Albo spać tyle, ile by chciała. Nie muszę tego jakoś rozlegle tłumaczyć, na pewno czujesz o czym mówię. I to samo dotyczy na przykład nie tylko macierzyństwa, ale też powiedzmy jakiegoś ważnego projektu w pracy. I jego też możesz chcieć zrobić na 100% i chcieć go wymuskać. I myślisz sobie, że wszystko jest kwestią organizacji, żeby te taski wszystkie się zgrały, zadania, jedno wynikało z drugiego i tak dalej. Ok, masz wszystko załatwione, ale będzie coś zewnętrznego i rozrudzi to w pył jaki wtedy ma sens stwierdzenie, że wszystko jest kwestią organizacji. Kiedy mówimy, że wszystko jest kwestią organizacji, to myślę, że trochę przeceniamy swoją sprawczość i to, że jakby ta odpowiedzialność cała jest na nas. No a mówmy się, życie to jest życie i to nie chodzi o to, że teraz walnęłam super aforyzmem, tylko o to, że naprawdę różne nieprzewidziane rzeczy się pojawiają w przypadku nawet projektów pracy. Zależy od innych osób i co z tego, że będzie wszystko kwestią organizacji, kiedy nawali coś i trzeba być elastycznym, nie brać sobie za mocno do głowy i próbować rzeźbić z tego, co się ma. Nie mówiąc już o dziecku, gdzie co chwilę się zdarzają nieprzewidziane sytuacje. A zatem, czy wszystko jest kwestią organizacji? No nie do końca. I są sytuacje oraz takie okresy w życiu, kiedy no nie mamy jak zrobić tego, żeby poczuć, że mamy mnóstwo czasu. Te moje takie triki, moje działania owszem może pomogą, ale mam świadomość, że nie w każdej sytuacji. Będę się bardzo cieszyć, jeżeli cokolwiek weźmiesz do siebie i zastosujesz to, co powiedziałam, cokolwiek, co powiedziałam w tym podcaście, ale tak samo mam świadomość, że mamy tak różne sytuacje, że możesz na to wszystko, co powiedziałam, tylko się delikatnie uśmiechnąć, i to też jest ok. Doba ma 24 godziny. Każdy z nas ma tyle samo czasu, ale każdy z nas ma inne pragnienia, każdy z nas ma inną sytuację życiową i inaczej ten swój czas musi rozdysponowywać, więc nie ma sensu się porównywać. Jest za to sens sprawdzenie sobie, co ja tak naprawdę robię w ciągu dnia, że mam takie poczucie, że nie mam czasu, czy może mogę z czegoś zrezygnować, bo jakieś działania kompletnie nie mają sensu i również, czy w czasie mojej pracy nic mnie nie rozprasza, czy jestem skupiona na tym, co robię i czy. Mój czas dałoby się uwolnić z jakichś rzeczy, których może nie do końca ochotę mam robić. Odcinek podcastynacji o poszukiwaniu straconego czasu dobiega końca powoli. Mam nadzieję, że dla ciebie to nie był zmarnowany czas, że tutaj spędziliśmy te 20 kilka minut. Jestem ciekawa w jakich okolicznościach przyrody mnie słuchasz, więc jeżeli chcesz się do mnie odezwać, że słuchasz podcastu, to daj mi znać. Kontakt małpaagataborowska.pl albo Instagram agataboro. Tam jestem i bardzo miło mi będzie, jeżeli dasz znać, że słuchałaś czy słuchałeś, oraz czy ty potrzebujesz poczuć, że masz mnóstwo czasu i czy coś w tym kierunku robisz, może masz jakiś sposób. To się przyda innym słuchaczom podcastynacji nacji również. Do usłyszenia.